Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Dzięki informacjom, zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki udzielanej w warunkach domowych. I realizowanej we współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Cele opieki długoterminowej Zapewnienie świadczeń w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym, przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością. Do pielęgnacyjnej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy. Przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie, psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów. Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest: skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na odpowiednim druku. Karta oceny świadczeń obiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do współpracy i informowania lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent złożył deklarację wyboru o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń. Informuje również o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym, objętym opieką przez Hospicjum Domowe, objętym opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych, objętym opieką przez Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla pacjentów dzieci wentylowanych mechanicznie, chorym w ostrej fazie choroby psychicznej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.